Poznali się we Wrocławiu, nie wiem jak. Przez internet się poznali. Na jakimś portalu fotograficznym. Albo i tak. On był Zancinem, ona Orchidees. I pamiętam, że Grzesiu powiedział, że poznał taką dziewczynę. Od pierwszego wejrzenia wpadli sobie w oko, czyli nadawali na tych samych falach, tak? Oni tworzą już rodzinę, oni tworzą już dom w swoim sensie swojej osobowości, że tworzą taką jakość ciężko namacalną, tylko w którą się tylko można wyłącznie poznać, mi się wydaje, w bliższym kontakcie z nimi. Grzesiu jest taki ciepły, radosny człowiek, rodzinny bardzo, zżyty z rodziną, więc myślę, że na pewno będzie dobrym tatą. Pomimo tego, że miał brodę i dzieci się go bały, to lgnęły do niego, prawda? Kasia jest ciepłą osobą, która potrafiła wykrzesać z Grześka też całe ciepło, które ma w sobie. Ciepło, dobro i wszystko co najlepsze to potrafi wyciągnąć z niego. No i myślę, że Kasia pod jego wpływem będzie taką. Ja myślę, że Kasia będzie wymagającym rodzicem, a Grzesiu będzie tym takim super tatusiem, do którego dzieci przyjdą i będą: tato, tato, a mama znowu zabroniła. Wesoła. Tak, bardzo wesoła, wesoła, otwarta, miła. Sympatyczna. Tak, uśmiechnięta zawsze. Przyjazna bardzo. Sześć. To jedno sześć, musimy to wycofać, które z tego rezygnujemy. Nie ma miła. Czasami to jest taki wulkan. Czasami spokojni, czasami na pewno zrównoważeni, zakochani, no raczej wszystko dobrze. Cóż, to się wyprawia? Proszę, to dla ciebie. Dziękuję. Sama to zrobiłaś? Tak, cały ten noc całą dziergałam, zbierałam kwiaty na łące. Ej, wiesz co, to wodek nie może być. Tutaj jakieś dziurka, jeśli to jest dziurka, tylko trzeba ją rozpruć. Tak, rozpruć trzeba dziurkę. To może wiesz co? Daj rozpruwarkę. Kochani rodzice, prosimy was o błogosławieństwo. Zaczynajcie. Na nową drogę życia błogosławimy was, aby wam się najlepiej działo. Oby nie gorzej niż teraz. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Szczęścia przede wszystkim. Błogosławię was. Wam się żyło tak jak do tej pory, albo lepiej. Oby nie gorzej. Oby tylko nie gorzej.
No, przyjmijcie moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby wam na nowej drodze życia wiodło się... Wiodło się od samego początku aż do ostatnich dni. Tym, że będą chwile, gdzie będziecie zrezygnowani, ale trzeba pamiętać o jednym, że jak się już podjęło tą decyzję, to żebyście wytrwali do końca, do ostatnich dni waszego życia. Chciałbym wam życzyć tylko i wyłącznie tego, żebyście byli tymi osobami, którymi jesteście dzisiaj, bo to, co macie w sobie teraz i to, czy potraficie obdarzyć zarówno znajomych, rodzinę, dzieci, zwierzęta, szczury, psy i koty, miejcie to w sobie, bo to jest coś, co jest ani nienamacalne, ale odczuwalne i to bardzo, że wasze towarzystwo po prostu się chce być. Kocham was, kocham. Nie zmieniajcie się, tak, kochamy bądźcie, was, tak. Bądźcie sobą. Szczęścia i miłości. Więcej autobusów. I kotów, i dzieci.